Każdy z nas potrzebuje miejsca, w którym może godnie żyć, wychowywać dzieci, zaprosić przyjaciół, pracować i odpoczywać. Czy wiesz, że aż 5,5 miliona Polek i Polaków ma problem ze znalezieniem mieszkania? 5,5 miliona to prawie co siódmy Polak. Dużo, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Oto Anka i Tomek, którzy marzą o przytulnym mieszkaniu. Mieszkanie? Można pójść do banku i wziąć kredyt. Niestety nie każdy ma zdolność kredytową, nie mówiąc już o wysokich ratach. To może wynajem? Wystarczy przejrzeć kilka popularnych portali ogłoszeniowych i raz, dwa znajdziemy idealne gniazdko. No, przynajmniej takie było w opisie. O, tu jest coś ładnego, ale cena też jest ładna. Czy to znaczy, że nie ma innych dróg do tego, żeby zamieszkać w fajnym mieszkaniu za małe pieniądze? Oczywiście, że są. Słyszeliście o najmie społecznym? Nie? Poznajcie SAN. SAN, czyli Społeczne Agencje Najmu. Jak to działa? W wielu krajach europejskich SAN pośredniczy w najmie pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, które chcą je wynająć. Celem SAN-u nie jest zysk, ale pomoc w znalezieniu godnego mieszkania. Wynajmując mieszkanie w społecznych agencjach najmu, zapłacisz mniej nawet o 20%. Zyskasz poczucie stabilności i bezpieczeństwa, bo umowy najmu w SAN-ie są podpisywane na długi okres. Nie będziesz martwił się o jakość mieszkania, bo to SAN zadba o odpowiedni standard. Dlatego SAN znaczy społeczne, bo nie działają dla zysku. Agencje, bo gwarantują bezpieczeństwo dla lokatorów i właścicieli mieszkań. Najmu, bo nie trzeba kupować mieszkania, aby mieszkać komfortowo. Podpisz petycję i pomóż nam wprowadzić społeczne agencje najmu w Polsce. Mieszkaj wygodnie. Poprzyj społeczne agencje najmu. Więcej na www.najemspołeczny.pl.